Nazywam się Wojciech Kuroń. Znajdujemy się w miejscowości Złotniki, gmina Mielec. Wraz z tatą postawiliśmy na produkcję loch. W tamtym roku uruchomiliśmy chlewnię koło grudnia na około 96 loch. Przebieg realizacji budowy wyglądał w dwóch etapach. Pierwszy etap to była budowa. Budową zajmowała się firma, tutaj nasza lokalna Agrobaza. I to było mniej więcej, pierwsze roboty ziemne były zaczęte w lutym tamtego roku. Koniec około robót budowlanych to był koniec sierpnia. I mniej więcej tak dwie ekipy się naszły, bo firma Westron weszła z montażem, jak firma Agrobaza kończyła. Drugi etap to było wyposażenie chlewni, no to już 100% się zajęła tym wszystkim firma Westron. I zeszło to około, no mówię, dwóch i pół miesiąca, bo też no, czekaliśmy na niekiedy, nie była niczyja wina, czekaliśmy po prostu na materiały. I mówię, koniec chlewni, uruchomienie to był koniec listopada, pierwsze lochy weszły około 8 grudnia. No i na razie wszystko jest w porządku, wszystko działa. Zdecydowaliśmy się na system Fetura i to było pierwszy raz styczność z tym programem. Mieliśmy raz z tatą około, nie wiem, 4-5 lat temu byliśmy zaproszeni przez firmę Westron na prezentację chlewni. To było gdzieś na Mazurach, już nie pamiętam miejscowości, na około 300 loch i wtedy właśnie to ten nie wiem czy to wchodził ten system, czy już był starszy, ale wtedy pierwszy raz mieliśmy z nim styczność. I jak już my się z ojcem zdecydowali na budowę chlewni, to stwierdziliśmy właśnie, też przedstawiciele tutaj z Westronu nam doradzali, że ten system właśnie, że chodziło o te indywidualne karmienie lochy. Że w sensie mamy tutaj 14 loch, czy będzie mniej, czy więcej na porodówce, schodzą nam na koniec na przykład do inseminacji i na przykład ja widzę, że jedna locha jest dużo wyeksploatowana, ma słabą kondycję, a druga jest troszkę przypasiona, tak można powiedzieć. I ja mam indywidualnie, mogę jednej dać na przykład, nie wiem, dawkę 2 kilo paszy, drugiej mogę dać 2,5, jak będę musiał ją bardzo wykarmić, bo będzie miała strasznie słabą kondycję po porodówce, po tej laktacji, no mogę jej dać równie dobrze 3 kilo. Mogę jej ujmować procentowo, przyjmować, no mówię, ten system jest o tyle łatwy, że robi się próbę kręconą paszy, wiadomo ile czasu, ile jaka dawka ten paszy się podaje i ja mam pełną swobodę, mogę jej ujmować, dodawać, wszystko mogę, jeszcze ten duże ułatwienie jest, że nie muszę być na chlewni, mogę to robić ze smartfona na przykład, że na przykład ustawię sobie 2 skarmiania dziennie, a na przykład wiem, że chcę zrobić trzecie, a na przykład nie zrobię je w Feturze, mogę sobie, jak sobie o tym zapomniałem, mogę sobie wejść na aplikację, będąc całkowicie gdzie indziej, tylko byle mieć dostęp do internetu i automatycznie mogę sobie, jak wiem, gdzie ta locha stoi, mam ją opisaną, to mogę automatycznie jej ująć i dodać na przykład. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na panele wagowe pod silosem. O tyle jest fajne, że po prostu będę miał na aplikacji, na telefonie sobie ustawię, że tyle i tyle paszy jest, że dostaję alarm przykładowy, jak 300 kilo jest. W tym momencie mamy podpięty panel na korytarzu i tylko jak przychodzę codziennie, czy jestem w chlewni, to po prostu widzę, w którym silosie ile jest kilogramów paszy. I na przykład wiem, że jak już jest 400 czy 500, to już wiem, że muszę robić. Choć to praktycznie to wychodzi cyklicznie, się robi tą paszę, ale mówię, no nieraz jak będą żniwa, będzie praca, nie będzie czasu, no to mówię, to wtedy to się przydaje, że po prostu trzeba wtedy stanąć i zrobić, bo nie ma czasu na co innego, to no, pasza najważniejsza, no to musi być i tyle. Wyposażeniem też innowacyjnym, co wcześniej my nigdy nie używali, jest coolbox. Bo projektując tą chlewnię, jak my tu jeździli po różnych chlewniach, zastosowaliśmy najpierw czerpnie powietrza, miały być 3, na porodówki i na odchowalnię. Ale w międzyczasie też właśnie te coolboxy my też gdzieś widzieli i nam to utkwiło i stwierdziliśmy, że jeszcze przed czerpniami powietrza dodamy ten coolbox. A coolbox no to polega na tym, że pociąga zimne powietrze, czy pociąga zimną wodę, zostaje woda przeciągnięta przez cały ten coolbox i wiatr automatycznie, jak jest zaciągany przez wentylację tutaj na porodówce, to automatycznie będzie ściągał tą zimną wodę. I no mówię, nie, nigdzie my nie widzieli jeszcze takiego rozwiązania, że są coolboxy razem z tym, z czerpniem powietrza, bo zazwyczaj jak wszędzie, gdzie my byli, to albo są coolboxy zrobione w ścianach, albo są czerpnie powietrza. A my to połączyli w jeden system i mamy nadzieję, że to jeszcze bardziej będzie chłodziło, bo będzie nie dość, że przez coolbox powietrze przeciągnięte, to dodatkowo jeszcze będzie przechodziło pod spodem przez ten czerp powietrza, więc mamy nadzieję, że się to uda, ale mówię, no Na ten coolbox czekamy tak samo jak na pierwsze wyniki z porodówki, bo to wszystko się zepnie w jednym momencie. Czy to będzie chodziło, ten coolbox, jak to wszystko da radę? No mamy nadzieję, że powinno to być. Kondycja zwierząt, jeśli chodzi na teraz, to przyszły nam lożki w różnym wieku. Niektóre nawet można powiedzieć, że dostaliśmy kilka mniejszych niż za dużych.
ale no, dzięki Feturze no, można było to łatwo wyrównać, bo po prostu te mniejsze mamy ustawione dwa skarmiania, to jest po pierwsze. O 7.30 mamy pierwsze skarmianie i o 16.00 mamy drugie. Dawkę, którą my ustalili, no to te zwierzęta w dobrej kondycji, które nie wymagały poprawienia, dostawały około 2,2-2,3 kg dziennie, podzielone na dwa odpasy. O słabszej kondycji dodawaliśmy im te do 2,5 i po prostu nie robiłem drugiej krzywej żywności, tylko po prostu procentowo można tam było zwiększyć. A ten. No i dzięki temu to się właśnie te słabsze świnie. No, w niedługim czasie się to wszystko fajnie porównywało, dosyć fajnie. I też dużym ułatwieniem w feturze jest na przykład, jak robimy flashing, bo robimy flashing dodatkowo przed lochy, które idą do inseminacji, dostają flashing, to robimy tak około 12 godziny, 12-12.10 i dodatkowo, no, jak chodzimy, no to już flashing zadajemy ręcznie, ale dodatkowo też te pół kilograma paszy te świnie dostają. I też to jest zaprogramowane właśnie na feturze, nie, że nie trzeba, nie muszę smartfonem każdej lochy automatycznie jej dawać, tylko po prostu 16 świń, które mamy inseminowane, dostają flashing, one dostają dodatkowo ten odpas dziennie. I mówię, to wszystko jest tak zrobione, że no duże ułatwienie to jest. No i dodatkowo ostatnią grupę, jak tu rozmawialiśmy i z żywieniowcem i z weterynarzem, że pierwsza grupa, która idzie do wyproszenia, to pod koniec ciąży, około 90 dnia, dodatkowo rozkarmiamy ją, dodajemy pół kilo paszy, na przykład z 2,5 weszły teraz na 3 kilo, zjadły te 3, to później dodajemy im 100, później dodajemy następne 100 i tak maksymalnie. Tu my rozmawiali, że no więcej jak 3,5 kilo praktycznie nie zjedzą, to teraz na ten moment chyba mamy 3-400 ustawione i wszystko wyjadają, bo ostatnie te dni to najbardziej miod idzie w masę. Bo przedtem, ja to bym rozmawiał z weterynarzem, bo teraz to pierwszy raz się zajmuję z lochami, mam styczność. Ja już to chciałem robić wcześniej, ale to mi właśnie wytłumaczył, że wcześniej to będzie się tylko locha otłuszczała, to nie ma sensu, ale te ostatnie dni idzie wszystko właśnie w prosięta, w ich masę i im ta locha przez te ostatnie dni ciąży zje, tym większe prosięta urodzi, tym większa będzie przeżywalność. I dlatego mamy nadzieję właśnie, że no dzięki tej feturze, że to będzie, no że to wszystko będzie, że te wyniki po prostu będą. A mówię, no zaczekaj, że się wszystko za 2 tygodnie, jak to będzie wyglądało. Z wyposażenia zdecydowaliśmy się jeszcze na paszociąg koralikowy. Wszystkie 4 mamy koralikowe. Ponieważ wcześniej stosowaliśmy paszociągi spiralowe, ale u nas nie sprawdzały się. Często się wycierały w tych momentach, tych kątów załamania. Często trzeba było to wymieniać po prostu. Nieraz było tak, że nie wiem, no żniwa, jakieś prace, a tutaj ktoś przechodzi, patrzy, świnia, paszy nie ma, albo po prostu dziura się sypi, ta pasza się sypie, wysypuje. I mówię, i były takie problemowe dosyć po kilku latach użytkowania. A koralik my się zdecydowali, no wychodzi drożej, no ale w naszej perspektywie to bardziej to jest opłacalne, bo to no mówię, no mniej ingerencji w tego, to bardziej jest niezawodny. No i też ze względu na rozmowy z innymi rolnikami po prostu. W każdym praktycznie, co jest producentem, może nie tucznika, ale jak jest producentem, którzy produkują lochy i prosięta mają, to praktycznie każdy używa koralika. No ja się nie spotkałem, żeby ktoś używał tutaj nas w okolicy, co odwiedzałem po prostu ludzi przed budową chlewni, no to każdy korzystał z koralika i to polecali. No plus takim dodatkiem dosyć dobrym, no to jest też ta dotacja z agencji, o którą wystąpiłem. Jeśli się uda uzyskać, no to będziemy bardzo zadowoleni, no bo to jednak odciąży nam finanse i mamy nadzieję, że to wszystko będzie szło tak, jak powinno iść i że się będzie opłacało, nie trzeba będzie do tego wszystkiego dokładać.